Wyobraź sobie, że dostajesz pismo z informacją, że nie masz prawa posługiwać się dłużej nazwą swojej własnej firmy. Myślisz, że to niemożliwe? A jednak, dziś zajmiemy się tematem nieuczciwej konkurencji. I oczywiście podpowiem Ci, jak się przed nią zabezpieczyć. Cześć, nazywam się Karolina Bohdanowicz i w prawnej jestem ekspertem do spraw znaków towarowych. Zastrzegliśmy dla naszych klientów już ponad 3,5 tysiąca znaków towarowych, dzięki czemu nie muszą martwić się działaniami nieuczciwej konkurencji i mogą w spokoju rozwijać swój biznes. W jaki sposób nieuczciwa konkurencja może ukraść Twoją markę? Rejestrując w Urzędzie Patentowym nazwę lub logo, którego Ty używasz, ale nie postarałeś się wcześniej o ich ochronę. Dostajesz wtedy wezwanie do zaprzestania naruszeń, a konkurencja staje się właśnie nazwy czy logo Twojej marki. Często początkujący przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie zagrożenia na nich czyhają. Są zdziwieni, że zmuszono ich do zmiany nazwy lub logo, a nawet do płacenia odszkodowań. Niestety to przez niewiedzę. Rynek jest jednak okrutny, powstają nawet specjalne biznesy, które wyszukują firmy działające bez rejestracji znaku towarowego. W Stanach Zjednoczonych mają nazwę Trademark Trolls. Rejestrują znak na siebie, a później zgłaszają się do firmy i żądają opłat licencyjnych. Ustalają stawki, nawet na kilkadziesiąt tysięcy dolarów czy złotych. Niektóre firmy próbują ratować się rebrandingiem. Ich obroty jednak spadają. U jednej z naszych klientek nawet o ponad 30%. Inne firmy nie dają rady dłużej funkcjonować, ponieważ straciły zaufanie klientów, a ci przeszli do konkurencji. Z doświadczenia wiem, że próby kradzieży nazwy lub znaku graficznego zdarzają się zarówno przy małych, jak i dużych firmach. W tym drugim przypadku często wydaje im się, że znane marki nikt nie zaatakuje. To jednak błędne myślenie, przez które firma może stracić ogromne pieniądze. W końcu przez lata inwestowała w marketing i rozpoznawalność, zdobywając zaufanie klientów. Konsumenci kupują te produkty, które dobrze znają i do których się przywiązują. Kradzież marki w przypadku znanej firmy działającej od lat na rynku to niewyobrażalne straty finansowe. Łatwo to policzyć. Wystarczy dodać sumę wydaną na reklamę i koszt pozyskania klientów, którzy pozytywnie kojarzą Twoją markę. Więcej o kalkulatorze wartości marki będę mówić w kolejnym filmie. Pomyśl, jak byś się czuł, gdybyś z dnia na dzień stracił markę, na którą ciężko pracowałeś. Nie jest to wcale scenariusz science fiction, a błąd niedoświadczonego przedsiębiorcy. Pamiętaj, że tylko rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym daje Ci ochronę i prawo do Twojej marki na terenie całego kraju. Jeśli zastrzeżesz nazwę lub logo, masz pełne prawo do dochodzenia swoich praw w sądzie i możesz żądać odszkodowania za straty. Zastrzeżenie znaku znacznie studzi też zapał konkurencji do prób podszywania się pod Twoją markę. Poznałeś już sposób na walkę z nieuczciwą konkurencją. Posiadając świadectwo ochronne, dochodzenie swoich praw jest o wiele prostsze. Rejestracja znaku towarowego to narzędzie, które znacznie ułatwia Ci życie i zapewnia Ci ochronę i bezpieczeństwo. O wielu korzyściach zastrzeżenia znaku towarowego dowiesz się z innych filmów na naszym kanale. Zachęcam, żebyś je obejrzał. Cześć!